10. odcinek przygód z flotarem uważam za otwarty. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygody z flotarem. Chwila, bo mnie sznur atakuje. O masz, dobra, i bo mnie jeszcze zabije. Dużo rzeczy się zmieniło, za chwilę wam wszystko zademonstruję. Zobaczcie, znalazłem takie coś. Nie wiem, do czego to służy kompletnie, ale jest niebieski napis. To dużo znaczy. Okej, zobaczymy. Chwila, poukładam ten syf mój. Co ja chciałem zrobić? Aha, z obsydianu to się robiło i chyba dwóch diamentów. Bo zobaczcie, jaki mam poziom, nie? 29, no kurde, ludzie. Wow. Ja pierdzielę, co to jest? To się robiło tak. Tadam! Enchanter! Oh yeah! Aha, ale ja muszę mieć chyba książki do tego, tak? Yeah! Ale flotar pomyślał i tam widzicie, mam już te cacuszka potrzebne. Czekajcie, wilkołaka zabiję. Wow, dwa, myślałem, że dwa miecze poleciały z niego, ale nie, jednak nie. 60. poziom jest. Dobra, jeszcze coś takiego zbudujemy, co podpatrzyłem u Evareza. Tylko, o, dokładnie to. Obsydian, skrzynka i dwa złota. Tak jest. Żeby moje doświadczenie nie przepadło nigdzie. Chwila. Co ja potrzebuję? Aha, obsydian. Mhm. Dwa złota, obsydian i co? Kurde. Dobra, jest skrzynka. Już wiem, czego szukałem tutaj. Skrzynki. Skrzyneczko, gdzie jesteś? Tutaj pewnie się ukryła. Albo tu. Czemu mój mózg nie wykrywa skrzynki? Hello, skrzynko. Tu jest. Ha, wiedziałem. Ja was tylko nabierałem. Okej, jak to się tworzyło? Tutaj to samo. Skrzynka i dwa złota. Oglądałem filmik odnośnie tych wszystkich urządzeń i powiem wam, że to jest bardzo, bardzo trudne, dlatego się tym na razie nie będę zajmował, ale się zajmę z tym. Nie teraz, ale się zajmę. Okej. Aha. Store Exp. I wiecie, co można zrobić? Ja sobie tak pomyślałem, że to można ładnie wykorzystać do pewnego glitcha, buga i tak dalej. Patrzcie. Na początku levele zdobywa się szybciej, prawda? A jak tutaj odłożę te trzy levele, to będzie 3 więcej, czyli będzie 63. Chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Także wiecie. Mogę to wykorzystać. Chwilę odłożę. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście. Ale pomysł mam dobry, o. Chyba, że on nie działa po prostu. Wiecie, co zbudujemy? Tak. Pokażę wam. Już wiem, jak budować siodło dla konia. Tak jest. Jestem przygotowany na ten odcinek. Ha! Tylko gdzie mam siodło? Jedno? Aha, mam dwa. Dobra, spoko. Właśnie, zapomniałem wam chyba powiedzieć. Mam tyle plecaków. Tego wam nie będę mówił, ale ubiłem od cholery, czekajcie, takich zwierzątek, które dają skórę po prostu. Nie chcę mi się ich szukać. Dobra, potem będę jak zwykle musiał wszystko tego uporządkować, ale zobaczcie. Tadam! Mogę się na koniu! Dobra, ale... Ej! Złaź ze mnie! Ej, jak mam z niego zejść? Mamo, ej, kurde, nie wiem, jak zejść z konia. Chwila. No zejdź ze mnie! Ja pierdzielę. No. Nie wiem, jak zejść z konia. Chwila, może siodło. Może miecz. Okej. Jak zejść z konia? O, dobra. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale zszedłem z niego, nie? Ale to jeszcze nie wszystko. Co ja tam mam? Drzewo. Gówno. Wow, ale gigantyczne drzewo. Chwila, poczekam na fast. Ej. Fancy. No i od razu mniej FPS-ów, tak jest. O, i zauważyłem, że w poprzednich odcinkach nie użyłem tego texture packa, ale to już się zmieni. No. Mamo, ja latam.
Jaka faza! Ja latam! Ej, ale jak zlecieć na dół? Ej, dwa konie! Tam są dwa konie! Dobra, wprowadzę może go do stajni, tylko nie wiem jak za bardzo z niego zejść. Chwila, on? Dobra, leci na dół. Szybciej! Ej, koń. Kurde, trzy konie, dobra. Wow! Oswajamy wszystkie? Bo nie wiem, który jest najlepszy tak naprawdę. Siema węże. Ja mam jedno... Nie, to nie jest jednorożec. To jest jakiś tam... Shit, dobra. Spacją się lata do góry, to już wiem. No, 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 no. Ja latam, a wy nie, frajerzy. Dobra, jedziemy na lecimy na jakąś przejażdżkę? Nie, dobra, miał być dzisiaj coś normalnego w tym odcinku, także schodzimy na dół. Lądowanie. Jednorożec. Ja pierdzielę, mam jednorożca. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Chcę cię wprowadzić do stajni. Ej. No, no. No dalej, fucz. No kurde. Jak zejść z niego? O, chyba kontrolem. Ale to... Dobra, wbijaj tu. Ja ci dam. Ja... No nie, przepraszam, ej, bezimienny. No kurde, już, nie obrażaj. Już noc? Ja pierdzielę, ale to szybko. Mam jednorożca. Dobra, chodź. Chodź, dobra. Okej. Okay. Mhm. Ej. Dobra, shiftem się jednak schodzi. Nie, wyjazd. O, no, no drabin... Chcę płotek postawić, okej? Okay. Ha! Zostaliście uwięzieni. Dobra, idę po jabłka. I oswoimy całą gromadę. Kic, 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 kic. O kurde, ja też nie mam największego zdrowia. Ciebie nazwiemy... Malwa! Chociaż nie wiem, czemu takie coś. A ciebie... To będzie jednorożec. Ok, ok. Ej, odwal się od mojego konia. Znaczy od mojego tego. Wszystkie o swoje gnidy. Dobra. Jednorożcu, chodź tu. Ej, dobra, kurde, miałem co innego robić, a co innego robię. No ludzie, zamiast mi przypominać o tym, to co oglądacie, to... Dobra, a i tak was lubię. Mam dwa jabłka i 9 ryb. Okej. Okay. Mogę to zjeść? O, mogę, fajnie. Chrup, chrup, chrup. Czas się przygotować do wyprawy. Pójdziemy w ten kanion. Tak. Pójdziemy. Okej. Okay. To się przyda. Tak, tak. Tak, bo nie wiem, co tam znajdę, nie? Wiadomo. No wiecie, jak jest. Aha. Wiaderko też się jedno przyda. Cztery pochodnie. Na pewno wystarczą. O Boże. Czekajcie, za... Nie, nie będę wam na razie o tym mówił. Nie będę wam psuł niespodzianki. Dobra, patyki. Sorry za te przygotowania przed tym. Powinienem być przygotowany przed odcinkiem. Ja o tym wiem. Okej. Okay. Tarararararararara. Będziemy żygali pochodniami. Oh yeah. Dobra. O, diament. Po co mi diamenty? Diamenty. Te kryształy wiem już mniej więcej po co są. Ale tak naprawdę nie wiem. Aha, nie mam. Mam hełm. W sumie to by było na tyle. Oki. Dobra, czas się przespać i wyruszam. Samego rana. Na 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 na. Aha. Dobra. O, tak. Tak, 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 tak.
Let's go, let's go! Dobra, spokojnie, skorpionie. Jesteśmy teraz w zgodzie, bo jest dzień, pamiętaj. O, hej. Malwa, uspokój się. Wiem, że powinienem tylko nie schować wszystkie, ale spoko. Właśnie będą mi potrzebne perły Endermana, tylko że nie wiem, skąd mam je wziąć, ponieważ Endermany mi się nie pojawiają, ale bystry Flotar ogarnął to, że czasami w tych wieżach się pojawiają właśnie perły Endermana, także będziemy musieli w przyszłych odcinkach trochę pochodzić po tych wieżach. One są co kawałek, widzicie. Także nie powinno być z tym problemu. Shit, zapomniałem jakiegoś surowca budulcowego wziąć. Ale oki, łopaty zapomniałem wziąć. Dobra, never mind. Dum, dum, dum. Okej. Okay. Dobra. Oh. Damy radę? Pewnie damy! Okej. Okay. Okej, okay, jestem już tutaj. Zaczynamy przygodę. Dyn, 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 dyn. Ale to obszerne. Mam mało mięsa. Dobra, jak tu zejść? Tak, aby się nie zabić. Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Ała, okej, okay, jestem już. Wow. Chwila, bo muszę jakoś zejść, dobra. Kolejny nudny odcinek przygód w jaskiniach. Tak jest, wiem, że na to czekaliście. Nie wiem, po co jest to coś, ale to zbieram. O, tory, fajnie. Aha, skończył mi się kilo, ha, 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 ha. Ej, zauważyłem, że inni mają od cholery cobblestone'a w tych. W czym mają od cholery? No w skrzyniach mają od cholery cobblestone'a. A ja nie mam. Nie wiem, czy po prostu dlatego, że nie zbieram tak dużo. Dobra, teraz cicho. Ho! Kurde. Ale tu strasznie. Ale nie ma potworów, więc... Ale nie mogą być spawnery tych... tych zielonych, złych pająków. Ja się ich boję. Dobra. Ten będziemy mieli miecz do wycinania pajęczyny. Sieci. Nazywajcie tak, jak chcecie. Okej, okay, żebym ja się tu nie zgubił, bo coś czuję, że... Dobra. Tu się nie zgubię. Dobra, jeszcze pajęczynka, pajęczynka. W sumie nie wiem, po co ją zbieram. Może perła Endermana tu będzie. Okej. Okay. Uhu, kolejny kryształ. Ale jak patrzyłem, ogarniałem sobie tego Towncrafta, to ja pierdzielę. Dużo, dużo wszystkiego będzie potrzebne, naprawdę. O, tu są tory, fajnie. Także trochę mi to zajmie, zanim to sobie ogarnę. Ale mi się nie śpieszy. Wam zapewne też. Jeszcze za niedługo wakacje, tuż. O, masz, w ogóle. Tu sobie pójdziemy. Jej, jakie to jest rozległe. Pewnie dwa odcinki będę zwiedzał tą kopalnię. Musicie mi wybaczyć. Ale co wybaczyć? Ej! Po prostu będziecie oglądali, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście ja was do niczego nie zmuszam. Moje przygody w kopalni. Jak zbieram tory. Czujecie to? Tory. Ja pierdzielę. Ha. Dobra. Lecimy, lecimy. Wow. Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Co to w ogóle jest za miejsce? W sumie chyba mam szczęście, że mi się blisko domu takie rzeczy generują, prawda? Ej, ostatnio oglądałem swoje odcinki właśnie, jak kręciłem, bo akurat nie miałem przez chwilę dostępu do internetu, to trudno mi to w ogóle przyznać, ale mi się podobały te odcinki, jak sam je oglądałem. Nie wiem czemu. A 90, znaczy 90, po prostu nie podoba mi się ton mojego głosu za bardzo, ale w tym jakoś polubiłem swój głosik. O Boże, dobra, nie wiem, bo po co ja wam to mówię tak naprawdę, ale spoko. Żelazo. O. O. O, dobra, tu jeszcze jedno. Ej, miałeś zwiedzać kopalnię, nie wydobywać. No dobra, dobra, spokojnie. Dobra, zwiedzam dalej. Ale tu nie ma potworów, no ludzie. Na normalu gram. Dyn, 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 dyn.
Tutaj nic nie ma. Będę musiał pewnie potem wszystko powydobywać sobie poza odcinkiem. Ale cisza. Lubicie jakieś cisza, czy nie lubicie? Halo? Dobra, tu byłem. Ale tu nie byłem. Kurde! Ja chcę te jakieś tam rzeczy fajne. Te biblioteki chyba są tutaj. Takie wiecie, fajne, nie? A nie jakieś tam gówniksy. Okej. Dobra. Coś mi się wydaje, że się powoli kręcę w kółko. Ale spoko. Ja to ogarnę. Ja to naprawię. Dobra. Tutaj coś jest. A, nad tym. Chwila. Dobra, mieczem już to ściacham. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. I kamienny miecz. Dobra, jestem. Ale tu byłem. Ale pójdę w inną stronę. Dobra, tutaj nic nie ma. Mam 6000 punktów. Fajno! Bardzo fajno. Dobra, tutaj chyba wróciłem do głównego tego. Chwila, tutaj byłem. Jakieś pochodnie. O, byłem tu pewnie. Wow. Aha, nie, to na dworze, sorry. Takie syczenie miałem, jakby, nie wiem, jakiś wąż czy pająk. Coś syczało po prostu. Dobra, teraz pójdziemy w drugą stronę. O, są tory. Widzicie tą skrzynkę? Ona nie jest chroniona, aż dziwne. Ja pierdziela, tu jest. Mógłbym toporek wziąć, to bym sobie trochę ściachał tego wszystkiego. Dobra. Teraz cisza. Udało się! Tak jest! Okej. Okay. O, melon seeds. Oh yeah. Wreszcie będę mógł sobie zrobić ich farmę. Plantację. O, tam są tory. Tam są tory. Idę po tory zaraz. Kurde, ale naprawdę nie wiem... Jezus! Dobra. Pff, muszka. Się przestraszyłem, bo coś mi tak nagle przed oczyma wyleciało. Przepraszam was za to bardzo. Nie w Minecrafcie. Nie, 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 nie. Spokojnie. W Minecrafcie zbieram pajęczynę. Dobra. Kurde, ale tam jest... Tam coś jest? Skorpion i... Tam jest chyba ogr. Dobra, nie schodzę tam. Wejdę sobie jakoś tędy. Okej. Okay. O, lawa. Hej, lawa! Fajne dźwięki wydajesz, nie? Dobra, pajęczynka. Pajęczynka. Nie wiem, czy to jest 10. odcinek na pewno. Ale... Dobra, jesteśmy tu. Za chwilę będzie decydujący skok. Okej, okay, udało mi się. Sekunda, telefon. Okej, jestem z powrotem. Dobra, wydobywamy tory. Nie wiem, po co mi tory. I takich pewnie nie wykorzystam, ale przynajmniej, jeżeli będą mi kiedyś potrzebne, to będę już miał, prawda? Okej, tutaj nic nie ma, żelazo. Jakieś takie, wiecie, śmieci. Kurde, ja się boję tam na dół zejść, to mi przypomina morię. Taką, nie wiem czemu. Nie wiem, no nie wiem czemu, no ludzie, no. Okej. Okay. Kurde, strasznie tu. Jeszcze jakby były potwory, to już w ogóle, ale... O, siema. Ale potwory mnie jakoś nie lubią tutaj. Dobra. O, jedno. Trochę łupów na pewno stąd wyniosę. A kobla na pewno, od cholery. Ała, ała, diamenciki chodźcie. Dobra, bo to są jakieś ognia, powietrza, jak Power Rangersi, czy tam... Ci od chyba Kapitana Planety. Nie, Kapitan Planeta? To chyba było od tego. Woda! Ogień! Razem tworzymy... Kapitana Planetę! O Boże, nie wiem, czy to było to naprawdę, ludzie. Jakieś dziwne dźwięki. Creepy. Dobra.
Ja pierdziel. Istne katakumby tu są. Ciekawe, czy odcinek się przedłuży. Zobaczymy. Dobra, tutaj widzę, że jest jakaś woda. Trzeba będzie ją zatkać. Płyń, płyń, płyń. Dobra. Okej. Tum, tum. Kurde. Pewnie tam jest od cholery diamentów. Czy na pewno? Jestem po drugiej stronie. Przeszedłem. Udało mi się. Zbieramy tory. Kurde, ale ciemno. Ej, shit, to są te pająki. Ja... Nie, 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 spokojnie. Dobra, tu jest... Oła, lagi. Ej. Okej, okay, tam jest, widzicie, spawner. Spokojnie. Okej, okay. Jezus. Dobra, spokojnie. One spadają skądś. Aha, trutka, dobra. Ogarniam. Ogarniam temat. Dobra, czyli tam na razie nie idziemy. A przynajmniej wreszcie z czymś jest walka, nie? Dobra, tory. Ile mam w ogóle ich? Będę musiał sprawdzić. O, 4. Dobra, ponad stack. O, jakiś... Coś tu słyszę. Dobra, idziemy pająki. Pająki jest pozabijać. Albo spróbuję się w ogóle tam dostać, nie? Dobra. Czekajcie. Okej. Spokojnie. W ogóle to jest jakiś piasek. Ja pierdziel. Ja pierdziel. Wyjazd. Okej. Na razie im się nie udało tutaj. I... Szybko, szybko. Wow! Okej, okay, szybko. Niszczyć, niszczyć. Tym się niszczy? A nie, pajęczynę tym się niszczy. Dobra. Kilofem. No niszcz się, proszę. Proszę, niszcz się. Dobra, jest zniszczony. Teraz... Shit. O, ja przeszpływam w tym. Ej, 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 ej. Dobra, muszę pajęczynę po... Sorry, że się nie odzywam, właśnie. Ale wiecie, akcja. Dobra. Boże, ile tej pańczyny tu jest. Spokojnie. Budowniczy flotar da radę. Tym. Sialala, sialala. Ale szybko idzie. Okej, okay, oświetlę sobie teren. Tu skąd wypływa? Aha, to jest pewnie jakaś tam woda. Dobra, nieważne. Oki, tutaj czysto, czysto, czysto. Wow, ale ciemno się zrobiło. Nie wiem, kurde, bo... Czy was... Jakieś dziwne dźwięki. Czy was takie coś w ogóle zaciekawia? Bo ja mogę, mi się fajnie chodzi po tych jaskiniach i tak dalej, nie? Taki, wiecie, dreszczyk emocji jest. Ale po prostu, czy wam się to podoba, no? Bo na pewno będą dwa odcinki teraz. Chodzenia po jaskiniach. To mogę wam... O, nie, co ja zrobiłem? Coś popsułem chyba. Dobra. Tym się nie będę tu bawił. Pójdziemy w tamtą stronę teraz. Tak, chciałem oczywiście zatkać dziurę, a zrobiłem pewnie jeszcze większą. No nie, no przydałoby się to zatkać, co by nie mówić. Dobra. Są trzy. Kurde, potrzebuję kobla trochę. Dobra, czas nakopać kobla wreszcie. Szybko idzie. O, hej. Nie wiem, ile już nagrałem. Za chwilę pewnie będę musiał kończyć ten odcinek, żeby nie wyszedł za długi. Ale na pewno zaczniemy w tym samym miejscu, w którym skończę i będziemy po prostu dalej zwiedzali to wszystko. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Ała! Ej, 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 ej. Co ja w ogóle robię? Już woda? No, ej, co? Ła, jestem uwięziony w koblu, ale fajnie. Okej.
Kurde, nie za bardzo widzę, gdzie tu jeszcze mogę zatkać. Wybaczcie. Tu. Okej, okay, czyżby woda już... nie opada, dobra. Dobra, zejdę może. I zobaczę. Gdzie tu jeszcze woda jest? Ja pierdzielę, mnie znosi. Dosyć wkurzające, no to jest, no. Nie oszukujmy się. Dobra. Już? Wow, myślałem, że zleciałem na dół. Chwila, gdzie teraz pójdziemy? O, gdzie jestem? Dobra. Jestem, spadłem niżej. Kurda, tu wszystko jest w tej wodzie. Dobra, tutaj. Hej. Dobra, ja się z wami w tym miejscu żegnam. Powydobywam sobie, a co? Wow. Będziemy kontynuowali naszą podziemną przygodę już za niedługo. Także, kurde, ja chcę wejść. Także nie zapomnijcie skomentować i ocenić tego filmu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!